Nie ma jeszcze decyzji w sprawie znoszenia części obostrzeń od 1 lutego. To kwestia kilku dni, podkreśla rzecznik rządu Piotr Miller. Potrzebne są dane o zachorowaniach z ostatnich dni i opinia Rady Medycznej. Do końca stycznia zostało kilka dni. To okres, kiedy kończy się narodowa kwarantanna. Na razie nie ma jeszcze decyzji co do zniesienia choć części obostrzeń epidemicznych z początkiem następnego miesiąca. To będzie pewnie najbliższe dni, wiadomo, przed weekendem, tak aby było też czas na przygotowanie się. Rzecznik rządu podkreśla, że raczej nie będzie to zaostrzanie obostrzeń, a ich luzowanie. Jeżeli miałyby być decyzje dotyczące luzowania podejmowane, no to właśnie obszar handlowy, czy częściowo obszar hotelarstwa, czy jakieś kilka jeszcze innych obszarów, to są pierwsze, które mogłyby być otwierane, ale naprawdę w tej chwili muszę to podkreślić, że taka decyzja nie zapadła. Przed podjęciem takiej decyzji odbędzie się posiedzenie Rady Medycznej, która oceni dane dotyczące zakażeń i zachorowań z ostatnich dni.